Na rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na ludzi ze znajomością języka niemieckiego. I to zarówno w Polsce, jak i w krajach niemieckojęzycznych. Dlatego, żeby pomóc Ci w zdobyciu takiej dobrze płatnej pracy z językiem niemieckim, przygotowałem dla Ciebie 25 zwrotów, których użyjesz podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Zapraszam do oglądania. Urząd Pracy to po niemiecku Das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt. Jeżeli do Urzędu Pracy idziesz, powiesz Ich gehe zum Arbeitsamt. Idę do Urzędu Pracy. Ich gehe zum Arbeitsamt. Oferta pracy to Das Stellenangebot. Das Stellenangebot. Es gibt viele Stellenangebote für die Leute, die Deutsch sprechen. Jest dużo ofert pracy dla osób, które mówią po niemiecku. Es gibt viele Stellenangebote für die Leute, die Deutsch sprechen. A jeżeli jakaś oferta pracy nas zainteresuje, możemy wysłać nasze CV, czyli po niemiecku Der Lebenslauf. Der Lebenslauf. Powiemy na przykład Ich habe meinen Lebenslauf geschickt. Wysłałem moje CV. Ich habe meinen Lebenslauf geschickt. A po wysłaniu CV możemy zostać zaproszeni na das Vorstellungsgespräch, czyli rozmowę o pracę. Das Vorstellungsgespräch. W takiej sytuacji możemy pochwalić się znajomym. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch, czyli mam jutro rozmowę o pracę. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Na początku rozmowy o pracę możemy zostać poproszeni o powiedzenie paru słów na swój temat, na przykład w taki sposób. Erzählen Sie etwas über sich, czyli proszę opowiedzieć coś o sobie. Erzählen Sie etwas über sich. Takie pytanie bardzo często jest zarazem testem naszej znajomości języka niemieckiego. Dlatego przydadzą Ci się na pewno zwroty, które pozwolą Ci opowiedzieć o Twoim wykształceniu, miejscu zamieszkania czy też doświadczeniu. Na przykład Ich habe eine Berufsschule besucht, czyli uczęszczałem do szkoły zawodowej. Ich habe eine Berufsschule besucht. Albo Ich habe vor zwei Jahren das Studium abgeschlossen, czyli dwa lata temu ukończyłem studia. Ich habe vor zwei Jahren das Studium abgeschlossen. Warto też dodać parę słów o naszym doświadczeniu, na przykład Ich habe Erfahrung in dieser Arbeit, czyli mam doświadczenie w tej pracy. Ich habe Erfahrung in dieser Arbeit. Podczas rozmowy o pracę mogą paść też takie pytania. Können Sie den Computer bedienen? Czyli czy potrafi pan albo pani obsługiwać komputer? Können Sie den Computer bedienen? A także welche Fremdsprachen kennen Sie? Czyli jakie języki obce pani zna? Welche Fremdsprachen kennen Sie? Zanim przejdziemy dalej, jeżeli ta audycja pomaga Ci w nauce niemieckiego, jedyne o co proszę to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten odcinek swoim znajomym na social mediach. Dziękuję. Możemy zostać też zapytani, was sind ihre Schwächen, czyli jakie są Pana słabe strony, was sind ihre Schwächen lub Was sind Ihre Stärken? Jakie są Pana silne strony? Was sind Ihre Stärken? I na takie pytanie możemy odpowiedzieć na przykład tak. Was meine Stärken angeht, czyli jeżeli chodzi o moje silne strony, was meine Stärken angeht, bin ich zielstrebig, czyli jestem konsekwentny, flexibel, czyli elastyczny und organisiert, czyli dobrze zorganizowany. Was meine Stärken angeht, bin ich zielstrebig, flexibel und organisiert.
A jeśli nieszczególnie dobrze potrafimy obsługiwać komputer, możemy powiedzieć: Ich bediene den Computer nicht besonders gut, aber ich lerne schnell. Czyli obsługuję komputer nie za dobrze, ale szybko się uczę. Ich bediene den Computer nicht besonders gut, aber ich lerne schnell. A gdy podczas rozmowy odpowiemy już na wszystkie pytania, powiemy też wszystko to, co chcieli od nas usłyszeć, na przykład, że w tej ofercie najbardziej skusiła nas oferta owocowych czwartków i zniżki pracowniczej na siłownię, możemy chcieć zadać kilka konkretnych pytań. Na przykład, werden die Überstunden bezahlt? Czy nadgodziny są płatne? Werden die Überstunden bezahlt? A także, welchen Arbeitsvertrag bieten Sie an? Czyli jaką umowę o pracę Państwo oferują? Welchen Arbeitsvertrag bieten Sie an? Możemy też dodać: Ich möchte Teilzeit arbeiten, czyli chciałbym pracować na pół etatu. Ich möchte Teilzeit arbeiten. Albo Ich möchte Vollzeit arbeiten, czyli chciałbym pracować na pełny etat. Ich möchte Vollzeit arbeiten. A na koniec w ten czy inny sposób możemy zostać zapytani: Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Czyli jakie są Pana albo Pani oczekiwania co do wynagrodzenia? Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Lub mówiąc prościej, wie viel möchten Sie verdienen, czyli ile chciałby Pan albo Pani zarabiać. Wie viel möchten Sie verdienen? No i co w takiej sytuacji odpowiedzieć? Wiadomo, że dużo. W końcu mamy doświadczenie, dodatkowo znamy niemiecki, więc niech nas ozłocą najlepiej. Najbezpieczniej będzie więc w takiej sytuacji powiedzieć tak. Ich bin sicher, Sie haben eine Gehaltsspanne für die Leute mit meiner Erfahrung. Czyli jestem pewny, że macie Państwo widełki zarobkowe dla osób z moim doświadczeniem. Ich bin sicher, Sie haben eine Gehaltsspanne für die Leute mit meiner Erfahrung. Kochani, praktyka czyni mistrza, pora więc na zadanie. Uzupełnij następujące zdanie. Mam jutro rozmowę o pracę. Ich habe morgen... Mam jutro rozmowę o pracę. Ich habe morgen... Swoją odpowiedź zapisz w komentarzach pod tym nagraniem, a w piątek sprawdź nasze social media, gdzie podamy poprawne rozwiązanie tego zadania. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj naszej aplikacji Język w 15 minut. Znajdziesz w niej krótkie, praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek. Nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej ustawić żagle. Arystoteles.